Małżeństwo w tajemnicach różańca. Dzień 22. Poniedziałek. Tajemnice chwalebne. Refleksja tygodnia. Przed wami tydzień uwielbienia. Oddajcie chwałę Bogu w owocach tych rekolekcji, w znakach, które zostawił Jezus, nim wstąpił do nieba. W nadziei zmartwychwstania. Próbujcie jak najczęściej myśleć o tym, że Bóg pokonał śmierć i nadał sens naszemu istnieniu, w tym także małżeństwu, którego nie sposób pojąć w oderwaniu od tajemnicy zbawienia. Małżeński trud nabiera doniosłego znaczenia właśnie w perspektywie nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pierwsza tajemnica chwalebna. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą: kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę. I bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi.
Idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Komentarz księdza Kamila Dąbrowskiego. Największy z cudów, nie do pojęcia. Jak to możliwe, że ktoś, kto rzeczywiście umarł i został złożony do grobu, zmartwychwstał? Przecież to nonsens. To musi być jakiś przekręt. A jednak to prawda. Szczera prawda, z której wypływa nadzieja dla ciebie. Miłość jest większa niż śmierć. Miłość jest większa od grzechu. Miłość jest twórcza i nawet z największej tragedii potrafi uczynić arcydzieło. Tajemnica zmartwychwstania Jezusa potwierdza to, co niegdyś anioł Gabriel powiedział Maryi. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Dlatego nie mów Bogu, że masz wielki problem. Powiedz problemowi, że masz wielkiego Boga. Masz Ojca, który troszczy się o wszystko. Nawet jeśli w tej chwili czujesz się jak umarły, pamiętaj, Jezus naprawdę zmartwychwstał i ma się dobrze. Pozwól Mu działać, nie patrz na swoją biedę. Nie adoruj swoich problemów. Patrz na Jezusa, Pana życia. Proś w tej dziesiątce różańca o to, abyś na nowo przyjął żywego Boga do swojego życia, tak jak uczyniła Maryja. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. On naprawdę powstał z martwych i żyje. Małżeństwo w tajemnicy różańca. Dzisiejsza tajemnica różańca zasadniczo wiedzie nas do refleksji nad podstawą, jaką przyjmujemy na co dzień, szczególnie w małżeństwie. Czy żyję w rzeczywistości zmartwychwstania, czy śmierci? Czy w relacji z małżonkiem szukam rozwiązań, które mają nas ożywić, a naszą miłość odradzać, czy też moje słowa gaszą uczucia partnera, a gesty miłości obumierają z dnia na dzień? Nie ma go tu. Zasadnicza kwestia mogąca pomóc we wskrzeszeniu życia w małżeństwie tyczy się szukania Jezusa. Czy udajesz się do Niego, nawet jeśli masz poczucie, że Cię opuścił? Czy szukasz Go, kiedy wydaje Ci się nieobecny? Wyjście z beznadziei wymaga ruszenia się z miejsca, zrobienia pierwszego kroku ku światłości. Niewiasty idą same, ba, strach i zdumienie paraliżują je na tyle, że ostatecznie nie potrafią nawet odpowiedzieć mężczyznom o tym, jakiego błogosławieństwa doświadczyły. I to także niejednokrotnie zdarza się małżonkom. Jedna ze stron przybliża się do Boga, ale wciąż jest za słaba, by pociągnąć za sobą drugiego. Twój pierwszy krok pozwala jednak działać Bogu, a tobie wzrastać na nowo i nabierać odwagi. Jeśli masz poczucie, że szukasz bezowocnie i twoje serce wciąż jest na pustyni, pomyśl, czy szukasz Jezusa tam, gdzie On rzeczywiście jest? Czy nie wracasz ciągle do grobu swojego życia, traum, problemów, niepowodzeń, zamiast szukać miejsca, gdzie kamień został już odsunięty i pojawia się nadzieja na nowe życie? Czy nie przegapiłeś zmartwychwstania? Powstać z grobu. Oto logika Jezusa. To możliwe. Można powstać z grobu, nawet gdy kamień przeciwności jest bardzo duży. Najlepszym lekarstwem na sceptycyzm, i to się nie uda, tamto nigdy się nie zmieni, jest komplementacja pierwszej tajemnicy chwalebnej. Bezcenną wartością chrześcijaństwa nie zmartwychwstanie. To znak, który ma nam przypominać, że zostaliśmy wybawieni od grzechu, lęku, śmierci. Nawet jeśli umarła w tobie miłość, lub jeśli jakaś cząstka twojego małżeństwa wydaje ci się spoczywać od dawna w grobie, uwierz, że to nie koniec. Ani różaniec, ani twoje życie nie kończą się na piątej tajemnicy bolesnej. Strach przed zmianą. Raz jeszcze odczytaj dzisiejszy fragment Ewangelii. Zauważ, że w tym, co odbiera radość zmartwychwstania, jest strach.
Niewiasty nie wchodzą w relacje z Jezusem, uciekają zalęknione. A czy ty słuchasz głosu Boga, który w twoim małżeństwie mówi: nie bójcie się? Nie bójcie się siebie, swoich problemów, kryzysów, oddalenia, nawet pustki, nawet tego, co po ludzku niedorzeczne i niezrozumiałe. Czy przestrach i zdumienie, które tylko ze względu na budowę samego słowa wydaje się mieć w sobie coś z dumy, nie niweczą działania Jezusa, nie zaprzepaszczają dobra? Zdarza się, że szybko przyzwyczajamy się do dyskomfortu. Wiesz, u nas już tak jest, że tylko ja zajmuję się dziećmi. Nie wychodzimy nigdzie razem, bo on nigdy nie ma czasu. Ona i tak tego nie doceni, więc nie robię jej prezentów, szkoda pieniędzy. Niekiedy wolimy latami narzekać, niż odsunąć kamień i wyjść z grobu. Spróbuj dziś pokonać strach przed zmianą i tym, co przyniesie zmartwychwstanie. Ona jest odpowiedzią Boga na każdy twój trud. Refleksja na dziś. Rozważając pierwszą tajemnicę chwalebną, pobudzaj swoje serce do postawy zmartwychwstania. Twój Bóg nie wstał z martwych na darmo. Raduj się i bądź wdzięczny. Zadanie dla ciebie. Dziś lub w najbliższym czasie pójdź na adorację. Być może będziesz wybierał się tam jak niewiasty, by namaścić olejem swoje modlitwy Jezusa, który nie żyje. Nie żyje naprawdę w twoim sercu. Szukaj dziś prawdy o Bogu, Jezusie zmartwychwstałym, który wskrzesza i ożywia. Zadanie dla was. Nie bójcie się, mówi Pan. Zastanówcie się więc, czego najbardziej się obawiacie w swoim małżeństwie. Czego się lękacie? Oddajcie to Bogu, by strach nie paraliżował waszych działań i nie odbierał wam radość zmartwychwstania. Kochani, jest takie powiedzenie, trochę sportowe. Niech strach przed działaniem nie wykluczy cię z gry. Czasami obawiamy się zmian, bo nie wiemy, co to przyniesie. Ale nie lękajmy się. Pan jest przy nas, wspiera nas. I cokolwiek się stanie, On zawsze przy nas będzie. Błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.